Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na fantastycznym wydarzeniu wybory najpiękniejszej Queen of the Year. Jest ze mną Aleksandra Idzikowska, prowadząca dzisiejszy wieczór, prowadząca każdego roku Queen of the Year. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Czy byłaś na wcześniejszych etapach, kiedy dziewczyny miały castingi? Czy widziałaś już może kandydatki? Ja niestety nie. Ja co roku prowadzę choreografię oraz jestem organizatorem tutaj, ale ze względu na to, że się przeprowadziłam do innego miasta, niestety nie mogę tak często uczestniczyć w castingach, więc jestem tutaj raz do roku na finałach. Tutaj wspieram dziewczyny i pomagam im, żeby się wyluzowały, żeby ładnie poszły i żeby wszystko było tak, jak powinno być. A widziałeś kandydatki? Oczywiście, są piękne, no ale to przekonacie się sami. Czy masz faworytkę swoją? Mam, ale nie mogę zdradzić. Dobrze, a powiedz mi, co powinna mieć dziewczyna, która wygra koronę, zdobędzie tytuł Queen of the Year? Czy powinna być piękna, czy może coś jeszcze? Powinna być piękna, ale nie tylko. Powinna być inteligentna, mieć jakieś pasje w życiu, nie tylko jakby modeling, ale żeby wnosiła coś więcej do tego konkursu i żeby mogła nas reprezentować na wielu innych konkursach, gdyż nasze finalistki są wysyłane na ogólnopolskie konkursy. W zeszłym roku nasza zwycięzczyni została czwartą wicemis Polski. To bardzo ładnie. A powiedz mi, dlaczego właśnie Queen of the Year, a nie inne konkursy? Dlaczego właśnie uczestniczysz w tym jako prowadząca? Czy to ze względu na to, czy dostałaś taką propozycję, czy akurat ten konkurs ci się najbardziej podoba? Znaczy, ja dostałam taką propozycję tutaj od szefa, byłam na pierwszym castingu do tego konkursu, zobaczyli, jak chodzę, zobaczyli moje referencje i zapytali, czy chcę z nimi pracować, więc poszłam w finale, aczkolwiek wygrałam go, organizując już go, więc oddałam koronę koleżance, która była kolejna, powolałam go organizować, niżeli wygrać. Tak, tak było. Zrezygnowałaś z korony. Tak. Chociaż szef pozwolił mi sobie kupić koronę na pocieszenie, ale jednak większą satysfakcję mi sprawia organizacja tego wszystkiego, bo jestem tu już od 6-7 lat, więc trochę czasu za nami. To dość długo. Tak. Na przestrzeni tego czasu, co zauważyłaś, jaki jest typ kandydatek, jeżeli chodzi o tytuł korony? Jeszcze raz. Jaki jest typ kandydatek? Jeżeli jury wybiera kandydatki, to jaki to jest typ? Czy to są brunetki, blondynki, wysokie, inteligentne, piękne? Że tak powiem, nie ma tutaj jakiegoś głównego zarysu. Na pewno jeśli idzie dziewczyna z energią, z uśmiechem, to zawsze przykuje uwagę i figura wtedy się nie liczy. Liczy ta aparycja, którą się ma. Niektóre mają wrodzoną, niektóre mają wyuczoną. Ale tak, uśmiech przede wszystkim, dziewczyny, uśmiechajcie się, pamiętajcie. Wygra na pewno najlepsza, trzymamy mocno kciuki za wszystkie dziewczyny, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.